Piątek, 11 marca. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z naszej ewangelickiej kaplicy w Ostródzie. A na dzień dzisiejszy chciałbym przeczytać Wam dwa teksty biblijne według tłumaczenia ekumenicznego z Księgi Koheleta z 8 rozdziału. Nikt nie ma władzy nad dniem śmierci i z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Któż z Was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli śmierci się lękasz, ono życie. Jeśli tęsknisz za niebem, on drogą. To też myśl na dziś autorstwa Ambrożego z Mediolanu. Kochani, myślę, że to słowo, które przed chwilą przeczytałem, bardzo jasno pokazuje nam, że po pierwsze nie mamy żadnej realnej władzy nad swoim życiem czy śmiercią, ale też nasz stres, nasze obawy, nasze lęki nie są w stanie wiele zmienić. I myślę sobie, że są to słowa niezwykle na czasie. I chyba nawet specjalnie nie muszę tłumaczyć dlaczego. Od kilkunastu dni, a może nawet już tygodni, przeżywamy ten straszliwy czas. Czas wojny i zdradzieckiej, krwawej, bezprawnej napaści Rosji na niepodległe państwo Ukrainy. Z mediów docierają do nas te dramatyczne przekazy. Słyszymy i widzimy, jak cierpią cywile, kobiety, dzieci, osoby w podeszłym wieku. Nasze miasta i wioski pełne są już ponad miliona ludzi, którzy przed całą tą tragedią uciekają, szukając swojego miejsca, szukając ratunku i pomocy. Zarówno ta sytuacja, jak wszystko to, co przecież dotyczyło nas także i przed tą wojną, sprawia, że jest w nas pełno lęku, pełno obawy, pełno niepokoju, pełno stresu. Zarówno o to, co dzieje się tam, nie tak daleko za naszą granicą, ale także mamy wiele wątpliwości o to, co przyniesie nam nasza przyszłość. O ile bardziej niż my, muszą też lękać się, bać się właśnie ci, którzy tego doświadczają, którzy to przeżywają, którzy do nas przyjeżdżają. To jest ogromna tragedia i nie możemy się dziwić temu, że tak wiele lęku i niepokoju w nas wszystkich jest. Pytanie jednak brzmi, co możemy z tym zrobić? Jak możemy na to odpowiedzieć? Z jednej strony oczywiście możemy poddać się tym lękom, tym obawom, tym wątpliwościom, ale czy zmieni to cokolwiek w naszym życiu ponad to, że całkowicie je sobie zatrujemy i nie będziemy zdolni do normalnego życia? Myślę, że nie jest to żadnym rozwiązaniem i wszyscy doskonale o tym wiemy. O wiele trudniejszą, ale jednak zdecydowanie lepszą i właściwszą drogą jest to, abyśmy dokładnie zgodnie z tymi słowami, które dziś mogliśmy odczytać w książeczce z Biblią na co dzień, mając świadomość, że sami niewiele możemy uczynić, powierzyli nasze życie i naszą drogę Bogu. Byśmy Jemu zaufali, że On prowadzi nas tak, jak prowadzić powinien. Że On prowadzi nas do celu. Że na Nim możemy polegać. I do Niego możemy zanosić nasze modlitwy w czasie stresu, lęku czy obaw. A po drugie, możemy też tą naszą siłę i energię, którą przeznaczamy na obawy, przeznaczyć na coś o wiele korzystniejszego i o wiele cenniejszego. Możemy to przeznaczyć na konkretne pomaganie, konkretną służbę. Możemy zająć się czymś, co pozwoli, abyśmy nie myśleli o tym, co nas niepokoi, ale jednocześnie coś, co przynosi konkretny, wymierny efekt w postaci pomocy osobom, którzy do nas przyjeżdżają. Dziś nic nie jest ważniejszego. Dzisiaj nic nie jest bardziej istotne, jak właśnie to,
by tym ludziom nieść pomoc. Dlatego zachęcam Was, drodzy, byśmy ten dzień rozpoczęli, czy też kontynuowali właśnie od przede wszystkim modlitwy o to, by Bóg nas prowadził pomimo naszej niepewności i naszych obaw, a po drugie, by dodał nam siły i mądrości, byśmy mogli nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Czyńmy to chociażby poprzez te zbiórki, które mają miejsce w naszych parafiach, ale także za pośrednictwem diakonii naszego kościoła, która zbiera środki na pomoc dla uchodźców. Życzę Wam mimo wszystko dobrego dnia i zaufania Panu. Niech On nas strzeże i prowadzi. Do zobaczenia. Amen.